Dzień dobry, witam się dzisiaj z Wami w kolejnym dniu. Jest niedziela, godzina 9 rano i zaczynamy przygotowywać śniadanko. I jak widzicie, nie potrzebujemy tutaj dużo składników, bo potrzebujemy bazylię, paprykę, oregano, pieprz, sól do smaku, pomidory w puszce krojone, można też robić na normalnych pomidorów, ale jestem zbyt leniwa, oliwę albo olej, jak to lubi, i jajka. No i patelnia. My mamy taką patelnię, słuchajcie, z Tefala, z takimi odłącznymi rączkami. Naprawdę to jest super pomysł. Bardzo mało miejsca zajmuje w szufladzie. Mamy jeszcze takiego woka i mamy jeszcze taką patelnię małą. Zrobimy na jednej po prostu. No i tyle. Zaczynamy przygotowywać. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że oczywiście potrzebujemy towarzystwa, pluta, tak? Piesek musi być tutaj po prostu w centrum uwagi, no ale to nic. Dobra, zaczynamy. Piesek, słuchajcie, dzisiaj mi bardzo przeszkadza, po prostu jest bardzo ciężko z nim cokolwiek robić w kuchni, więc mam pomysł. Damy mu tutaj dzisiaj jedno takie płuco wołowe suszone. Mam nadzieję, że się tym zajmie. No zobaczcie, po prostu szogun. Damy mu takie malutkie, mu przygotowałam. Plutosiat, bo nie wiem jeszcze jak ten jego żołądek, ale przynajmniej się tym zajmie przez chwilę sam. Proszę. Pomidory zostały, jak widzicie, dodane. Troszkę musimy je tutaj podsmażyć. Potem pododajemy przyprawy, na końcu jajka. No i zjemy to razem z bułką. Przygotuję zaraz talerze. I tyle. To jest bardzo, naprawdę bardzo, bardzo smaczne śniadanie. I bardzo szybko się robi. I w tym momencie już możemy dodać sobie troszkę bazylii. Nie. Oczywiście możecie dodawać przyprawy, jakie lubicie. Ja akurat to lubię, papryka, więc je dodaję, oregano, o, troszkę nam się zaparowała kamera, mieszamy. Teraz jeszcze tak, sól, i pieprz. No i z przypraw byłoby to na tyle. Mieszamy. Zmniejszamy trochę ogień, żeby na spokojnie to się tam robiło. Ważna rzecz, słuchajcie, jak się troszkę podsmażą pomidory, ja zawsze dodaję odrobinę cukru. Ponieważ pomidory są kwaśne, sól też jest no, taką ostrą przyprawą, więc ja zawsze przełamuję to po prostu taką słodyczą. I tak łyżkę, dwie, dodaję jeszcze cukru. Potem oczywiście posmakujemy i najwyżej, jak będziemy potrzebować, to doprawimy. Czyli jak na przykład sypnie Wam się troszkę za dużo cukru, no to można dodać trochę, zniwelować to solą. Dzień dobry. Co by Pan znowu chciał? Już Pan zjadł. Wy sobie nie myślcie, Pluto już zjadł rano śniadanie o godzinie 6, jak po prostu nas obudził i poszedł na dwór. Zaraz potem dostał śniadanie, więc... Teraz kolejny czeka go około godziny 13 i około potem godziny 20. Jeszcze chciałam Wam pokazać, jakie są super przykrywki do tych patelni wszystkich. Jedna przykrywka pasuje do wszystkich patelni, bo jak widzicie, mam tu takie rowki. I to są właśnie wielkości tych patelni, więc naprawdę bardzo fajna sprawa. I słuchajcie, tak wygląda efekt końcowy. Zjemy sobie to tutaj z bułeczkami, które przygotowałam. Zaraz do tego zrobimy herbatkę. Podzielę to na dwie porcje
tyle. Smacznego. Pluto, opowiedz. Opowiedz, gdzie jedziesz? Do lasu, tak? Do lasu? Chciałam wam pokazać, jak tutaj jest naprawdę pięknie. Zobaczcie. No, jest tak uroczo. Generalnie to nie lubiłam przyjeżdżać na barbarkę, ale mój narzeczony lubi tu przyjeżdżać. Zna te tereny, więc... Więc jeździmy. W lato wiadomo, że jesteśmy częściej i teraz jak mamy psa, to też szukamy takich miejsc, żebyśmy mogli wejść z nim, żeby mógł sobie spokojnie pobiegać. Także naprawdę takie miejsca gdzieś niedaleko miasta są naprawdę super. A barbarka jest w sumie, można powiedzieć, u nas w mieście, więc naprawdę bardzo fajnie nam się trafiło. Bo nie każdy ma takie szczęście, że ma las w mieście. My generalnie staramy się chodzić, teraz taki mamy niedaleko domu lasek, gdzie Pluto może się wybiegać. Tutaj jest troszkę dalej, bo jechaliśmy z jakieś 20 minut, ale ten las jest większy i też może uda nam się go na trochę spuścić. Wzięliśmy jakieś smaczki, bo Pluto jeszcze troszeczkę się go boimy spuszczać ze smyczy, bo jest szczeniakiem i niekoniecznie może nas posłuchać i wrócić, ale też nie chcemy w ogóle tego nie robić, żeby przyzwyczaić go, że ma przychodzić do nas na zawołanie. No więc szkolimy, próbujemy, zobaczymy, jakie będą efekty. Jak na razie jesteśmy zadowoleni. Zobaczcie, jaka piękna jesień nam się zrobiła. Zawsze właśnie w lesie. Zawsze właśnie w lesie jest najbardziej widoczna i jest najładniejsza. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Jak są różne takie grzyby trujące, muchomory i tak dalej, bo tam gdzieś też widzieliśmy, to czy faktycznie pies, bo Pluto raczej omija je, ale zastanawiam się, czy nie ma możliwości, że po prostu by go zjadł i by się zatruł. Także bardzo trzeba na to uważać i zwracać uwagę, żeby pies się zbytnio takimi grzybami nie interesował. Właśnie teraz spuściliśmy psa i zobaczymy, jak będzie się zachowywał i czy będzie przychodził. Jak na razie zatrzymuje się co chwilę i patrzy. Pies!
O, widzicie? On odbiega kawałek, zatrzymuje się i czeka. Także za daleko nie odbiegnie. Sam, mam nadzieję. Musicie pamiętać, żeby nagradzać swojego psa, nie tylko smakołykami. Nagrody słowne również mają znaczenie. Bo pamiętajcie, że jak nie będziecie nagradzać swojego psa, to po prostu przestanie to robić. Jak na przykład my z początku, jak uczyliśmy Pluta komend, no to nagradzaliśmy i w którymś momencie po prostu Pluto zrobił jakąś komendę i nic nie dostał. No tylko, że super, super, no to się wkurzył i zaczął gryźć, więc to jest szczeniak. Szczeniak to jak dziecko, więc trzeba naprawdę za każdą taką rzecz nagradzać i wpajać mu, że to, co zrobił, było dobrym zachowaniem i za to dostał nagrodę. Potem jak będzie starszy, to wystarczy mu taka nagroda słowna. Już nie trzeba będzie dawać mu smakołyków za każdą dobrze zrobioną rzecz, pożądaną przez nas. Więc nie trzeba będzie tego wszystkiego ze sobą nosić. Będziemy już wracać, bo zrobiło się trochę chłodno i trochę już zmarzliśmy. Dzisiaj, nie wiem, chyba jest jakieś 9 stopni na dworzu, więc całe szczęście, że nie pada, bo tak nie zapowiadało się na początku. Ale fajnie, że udało nam się przyjechać, trochę pochodzić, trochę pooddychać świeżym powietrzem. Trochę Pluto się wybiegał, więc naprawdę polecam takie popołudnia. I słuchajcie, właśnie wracamy sobie do tego samochodu, patrzymy, a tutaj ścieżka rowerowa w środku lasu. Bez sensu wydane pieniądze według mnie, bo to przecież 3-4 lata i się zniszczy, więc trzeba będzie to poprawiać. Zresztą cała przyjemność właśnie w jeżdżeniu rowerem po lesie jest po takich właśnie po piasku, a nie po ścieżce rowerowej. Więc myślę, że to nie był do końca przemyślany pomysł. Też sobie tak idziemy i tak sobie patrzymy, że zobaczcie, na takiej ścieżce rowerowej zbierają się po prostu liście, więc jak napada, będzie ślisko, może się po prostu komuś stać krzywda. I jeszcze sprzątanie tego też jest na pewno problematyczne, więc nie do końca chyba przemyślane, nie do końca przemyślana inwestycja. Chociaż pewnie niektórzy są zadowoleni, że mogą jeździć sobie takimi rowerami miejskimi po ścieżce w lesie, ale jednak cały urok jest chyba w tym, żeby, no żeby nie jeździć po takich ścieżkach w lesie. Co ty masz? Co ty masz? Pluto znalazł badyla. No i jest protest. Pluto, protest? Zobacz. Super. No i wróciliśmy już do domu, troszkę zmarzliśmy, teraz będziemy się zabierać za robienie obiadu. I na obiad dzisiaj będziemy mieli jedzenie z parowaru, brokuł, kurczak i pieczone ziemniaczki.
słuchajcie, jeżeli chcecie mieć super doprawione, pieczone ziemniaki, to najpierw trzeba je gotować przez 10 minut, potem ostudzamy, kroimy jak chcemy, do piekarnika na jakieś 20-25 minut i naprawdę będą, ziemniaki będą doprawione, będą naprawdę bardzo smaczne. Pluto, zobaczcie, leżakuje, czeka. Także zobaczycie efekt końcowy, jak to będzie wyglądało. Także jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, żeby być na bieżąco i oczywiście zapraszam do oglądania następnych filmików.